Rafał Trzaskowski w opałach. Na prezydenta Warszawy spadła fala krytyki za decyzję, którą podjął. Wreszcie włodarz stołecznego miasta postanowił zabrać głos. Rafał Trzaskowski zwyciężył w wyborach na prezydenta Warszawy. Kandydat Platformy Obywatelskiej pokonał Patryka Jakiego, który przegrał z nim już w pierwszej turze. Trzaskowski, który na fotelu prezydenta stolicy zastąpił Hannę Gronkiewicz-Waltz, zdobył 505 187 głosów. W związku z wyborem na urząd prezydenta miasta wygasł jego mandat poselski, a urzędowanie oficjalnie rozpoczął po zaprzysiężeniu 22 listopada 2018 roku. Zaraz po tym Rafał Trzaskowski zabrał się za realizację swoich przedwyborczych obietnic. Niektóre z nich wywołały gigantyczne kontrowersje. Rafał Trzaskowski realizuje obietnice. Sporo kontrowersji. Kilka dni temu Trzaskowski oficjalnie ogłosił realizację swojej obietnicy. Polityk podpisał kartę LGBT. Mój slogan wyborczy to Warszawa dla wszystkich. Traktuję to poważnie. Warszawa musi być miastem tolerancyjnym i otwartym i stąd dzisiejsze spotkanie. Rozmawiałem z organizacjami, które bronią prawa wszystkich obywateli do równości. To prawo zagwarantowane w Konstytucji. Jestem zaniepokojony przejawami nietolerancji z ostatnich lat. Idąc w Paradzie Równości mówiłem, że dziś miejsce wszystkich polityków jest przy mniejszościach, które są zagrożone dyskryminacją, powiedział prezydent Warszawy podczas konferencji prasowej. Co zakłada karta LGBT? Jednym z najważniejszych zapisów jest stworzenie hostelu interwencyjnego dla osób LGBT. Mają one znaleźć w nim schronienie, jeżeli znajdą się w trudnej sytuacji życiowej. O finanse osoby LGBT nie muszą się obawiać. Współfinansowanie hostelu wzięło bowiem na siebie miasto stołeczne Warszawa. Te informacje wywołały sporo kontrowersji. Pod adresem Trzaskowskiego posypały się bowiem zarzuty, iż chce utworzyć w Warszawie coś w stylu getta LGBT. W Warszawie powstanie getto. Trzaskowski odpowiada. Krytyka pod adresem prezydenta Warszawy była tak duża, że głos postanowił zabrać wreszcie sam zainteresowany. Trzaskowski opublikował wpis na Twitterze, w którym odniósł się do zarzutów, że chce stworzyć w stolicy Polski getto. Może hejtu potrafi na TT przykryć wszystko. Ale wczoraj, po podpisaniu karty LGBT+, osiągnięte zostały kolejne rekordy. Porównania do getta? Serio? I niech ktoś mi powie, że w Polsce nie trzeba rozmowy i edukacji. Właściwie na każdy temat, napisał włodarz stołecznego miasta.